Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. W tym odcinku zabiorę Was na Pustkowia Mojave, by opowiedzieć o Tabicie, szalonej przewódczyni Supermutantów z Czarnej Góry. Także miłego oglądania! Tabita była jednym z mrocznych Supermutantów pierwszej generacji stworzonych przez Mistrza jako Elita Armii Jedności. Przez lata dowodziła ona oddziałem Sił Specjalnych. Po zniszczeniu katedry oraz bazy wojskowej Mariposa przez ponad wiek błąkała się po pustkowiach wraz z niedobitkami Supermutantów. Tam też odnalazła pana złotą rączkę imieniem Ronda. Robot stał się jej najlepszym przyjacielem, towarzyszem oraz doradcą. Dbał o jej dobry stan psychiczny, nadszarpnięty nadmiernym korzystaniem ze stel bojów. Po czasie połączyła siły z Markusem i jego grupą, która również szukała dla siebie nowego domu. Należeli do niej byli mieszkańcy Broken Hills. Podczas licznych przygód, Tabita uratowała wiele braci oraz sióstr z rąk ludzi, w tym między m.in. wrednego skurwiela, którego możemy spotkać w Westside na obrzeżach Nowego Vegas. Był on torturowany, okaleczany i poniżany przez żołnierzy RNK. Gdzieś w okolicach 2275 roku wesoła gromadka Tabity dotarła w okolice Czarnej Góry na pustkowiach Mojave. Miejsce to istnieje w rzeczywistości. Znajduje się na terenie narodowego obszaru ochrony Kanionu Sloan. W świecie Folalta znajdował się tam sporej wielkości kompleks komunikacyjno-obserwatoryjny. Na Czarnej Górze Ronda został poważnie uszkodzony i przeszedł w stan hibernacji. Od tego momentu zdrowie psychiczne Tabity zaczęło się pogarszać. Coraz bardziej pogrążała się w szaleństwie. Jednym z jej pomysłów było przywrócenie do stanu funkcjonalności części tamtejszych urządzeń i rozpoczęcie nadawania transmisji, w której dzieliłaby się swoimi przemyśleniami. W ciągu tygodnia od uruchomienia radia jej osobowość podzieliła się na Tabitę oraz Rondę. Były to typowe dla mrocznych objawy schizofrenii. Markus bał się, że jej agresywna retoryka ściągnie na czarną górę siły nieprzyjazne supermutantom, bractwo stali, Legion albo RNK. Próbował wybić mroczne i prowadzenie radia z głowy. Niestety bezskutecznie. Tabita przekonała mniej inteligentnych supermutantów drugiej generacji, że jest prorokiem. Delikatne próby wyprowadzenia jej z budynku rozgłośni zakończyły się porażką. Czarna Góra podzieliła się na dwa obozy. Pierwszemu przewodziła oczywiście bohaterka tego odcinka. Należeli do niego wspomniani przed chwilą supermutanci drugiej generacji, czyli byli niewolnicy Enklawy biorący udział w wykopaliskach w Mariposie, a następnie zapieczętowani wewnątrz kompleksu. Zostali oni uwolnieni przez dziecko przeznaczenia. Poza tym było jeszcze kilku mrocznych. Drugą grupę stanowili bystrzejsi w porównaniu do reszty supermutanci drugiej generacji prowadzeni przez Markusa. Punktem kulminacyjnym rywalizacji Tabity z Markusem były starcia pomiędzy przedstawicielami obu frakcji. Markus w końcu zrozumiał, że nie przemówi rocznej do rozsądku, więc postanowił odejść wraz ze swoimi zwolennikami i poszukać nowego miejsca do życia. Udał się na Mount Charleston, gdzie założył Jacobstown. Gdy sytuacja na Czarnej Górze się uspokoiła, Tabita rozpoczęła nadawanie swojej propagandy 24 na 7. W transmisjach opowiadała o swojej wielkiej wizji świata, komentowała najnowsze wydarzenia oraz wygłaszała antyludzkie hasła. Wielu mieszkańców pustkowi śmiało się, że jej blok informacyjny jest bardziej rzetelny niż inne stacje radiowe. Tabita utworzyła tzw. Tak stan Tabitopi, kłazi państwo obejmujące Czarną Górę oraz okolice. Podróżnicy raczej unikali tego regionu. Zaciekawiony mieszkańcami tego miejsca, Raul Tehada przybył na szczyt, by zaoferować Tabicie swoje usługi mechanika. Naprawił kilka urządzeń, a jego umiejętności okazały się niezastąpione. Dlatego też liderka supermutantów, by ich nigdy nie stracić, postanowiła uwięzić Gula. W ramach zadania Szaleństwo Szaleństwo w Fallout New Vegas możemy uwolnić Raula i zabić Tabitę. Co ciekawe, w Fallout 76 znajdujemy holotaśmę, na której kobieta imieniem Tabita opowiada się Ben-Ami z ratowników o swoim uzależnieniu od narkotyków oraz o tym, jak coraz bardziej przez to popada w obłęd. Ostatecznie kobieta postanowiła wyruszyć na zachód, jak najdalej od swojego wcześniejszego życia oraz ćpania. Być może Tabita z apalachi oraz ta z Pustkowi Mojave to ta sama osoba. A w tym materiale to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego razu. Cześć!